nadzieję, że to jest dobrze. Co tam u Was? Jak tam poniedziałek? Piękna, piękna, słoneczna pogoda będzie na bank, słuchajcie. Nie ma chmury na niebie. Boże, aż mi to rani ze słońca dzisiaj rano. Kto lubi mandarynki? Ja uwielbiam. Kurde, aż... A szczególnie takie. Są bardzo soczyste. Mają dużo soku w sobie. Także słuchajcie, tydzień będzie świetny, bo mamy kilka fajnych rzeczy do zrobienia. Na weekendzie przyjechały drzwi do tej przybudówki. Pomagałem temu klientowi je wnieść do środka. To była sobota. Chciał je zostawić tam w środku, ale na zewnątrz, w tej przybudówce. Ale stwierdziłem, że lepiej je schować, bo to nigdy nie wiadomo. On wyjedzie gdzieś, wiecie, z domu na spacer z dzieciakami, a jakaś menda mu je po prostu zabierze. Także schowaliśmy dla bezpieczeństwa. Wczoraj, czyli w niedzielę, zakupiłem tynk. 20 worków, co prawda bardzo dużo, za dużo na to wszystko, ale ja sobie lubię robić zapasy, więc wziąłem od razu 20. To jest taki specjalny tynk, słuchajcie, coś ala strukturalny. Jego można wykończyć na kilka różnych sposobów, w zależności jak się go tam przyciera, czy głaska. Ale jest to nowa rzecz w moim posiadaniu. Ja nie używałem tego typu tynków jeszcze, więc nie będę Wam opowiadał za dużo. Muszę poczytać na worku i też podczas robienia tego zrobię filmik. Także to jest załatwiony towar, jest to biały finish. Można to później malować lub nie, nie trzeba, ale jest to gotowe i tyle, no i fajnie. Także jest to załatwione. Dzisiaj będzie dociągnięty na drugi raz korytarz, też z właścicielem rozmawiałem, aby tą ściankę, która była tam przesuwana do pokoju, też żeby ją od razu zrobić z drugiej strony dzisiaj, ponieważ ktoś tam wieczorem jutro przyjeżdża do nich z Bangladeszu. 10 godzin samego lotu, chyba siostra, jeżeli dobrze pamiętam, więc chciałbym mieć ten pokój u góry w miarę wolny, to się postaramy go wykończyć do jutra, do wieczora, znaczy wykończyć. Poszpachlować głównie i tylko tyle, tak? Przytrzeć. Ale jeżeli dzisiaj będziemy to robić, to i tak to zrobimy. Także spoko. Ja zrobię dzisiaj tam światełka, pewnie plaster, te drzwi pewnie obstawię dzisiaj do tej przybudówki. No i zobaczymy, no. Ile się da zrobić, bo to poniedziałek. Także słuchajcie, potrzebuję kawy. A jak kawę wypiję, wtedy będę wiedział, ile mamy energii. Tyle. Pozdro. No przecież najważniejsze. Ja dzisiaj jestem taki zaspany, no. To jest dlatego. Miałem Wam się czymś pochwalić. Jeszcze. Zobaczcie, co przyszło z Amazona. Gimbal, proszę Państwa. Zdecydowałem się, że zamówię sobie go w sobotę i w niedzielę przyszedł. Także, kurde, pomarańcze soczyste. Także będziemy mieli bardziej stabilny obraz teraz. Słuchajcie, najważniejsze zapomniałem. To wszystko przez to, że jeszcze nie wstałem. Zobaczcie, co zamówiłem w sobotę i przyszło do mnie w niedzielę. Gimbal, proszę Państwa. Także teraz będę już nagrywał tylko 4K, czyli 4K, no. Jak to się mówi po polsku? Ale przez to, że przy tych parametrach nie ma dobrej stabilizacji na GoPro, potrzebne mi jest takie narzędzie, więc siema Karol, Karol już czeka, bo ja spóźniony jestem 7 minut. I tyle. Nara. Dobra, witamy z powrotem. Cześć Karol. Właśnie używam mojego nowego sprzętu stabilizatora, czyli tego gimbala. Jest to 4K, więc na dzisiaj kończymy korytarz na biało. Szpachlować cekolem. Tutaj już wszystko ładnie podosychało. Powiem Wam, że naprawdę tutaj mało mamy do przecierania. Te ściany są tak fajnie poprostowane, co widzicie. Zrobimy tylko sobie miejsce, powynosimy rzeczy. A, słuchajcie, mam dla Was niespodziankę. No to, o której mówiłem, drzwi przyjechały, nie? Widzicie drzwi? Zewnętrzne. Zgadnijcie, skąd przyjechały. Proszę Państwa, drzwi przyjechały z Polski.
firma nazywa się Weekend. Weekend? Nie znam tej nazwy. Ciekawa firma. Ale wszystko jest po polsku. Karta gwarancyjna, instrukcja i tak dalej. Także słuchajcie, solidne drzwi będą dzisiaj już tam stały. Świetnie wyglądają. Naprawdę. Wyglądają naprawdę porządnie. Ja jestem pod wrażeniem tej masy po prostu, jak to jest wszystko tu poskręcane, wiecie, ta futryna. Takich rzeczy się tu nie spotyka, nie? Na pewno nie na tych profilach. Także pokażemy wam za chwilę, jak one wyglądają z naszą tutaj przybudówką. Hej! Dobra, słuchajcie, sprawa jest taka, że drzwi z Polski nie mają tego progu, wiecie, jak przy angielskich drzwiach. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że grubość tej futryny, czy wiecie, tej całej ościeżnicy, która otacza drzwi, na samym dole wygląda trochę inaczej. Tam jest tylko taka aluminiowa listwa i ona jest dużo węższa. Ona też moim zdaniem powinna być obsadzona bardzo równo na jakiejś równej powierzchni, więc ja będę używał tutaj płyty WBP. Ona będzie moją powierzchnią nośną tak naprawdę, na której ustawię te drzwi równo prosto. Więc zadanie jest takie, ta poziomica jest trochę puknięta, więc używam tej małej przez tą większą i będę musiał ją po prostu ładnie wypoziomować. Dwa, odległość, która musi zostać tutaj w tym miejscu, to jest to najgorsze miejsce, bo tabelka trochę jest tam lekko przekrzywiona. 207, czyli 207 musi mi zostać w najgorszym miejscu, czyli tutaj. I tyle. Także za chwilę użyję fakersów. Kupiłem sobie je. Podłożę pod tą płytę. Przekołkuję. Kołki mamy. Zaraz poprzewiercam. I sprawa załatwiona. Hej. Telefon się nie chce coś połączyć z kamerą. Więc zrobimy tak. Zmierzyłem. Tam jest 207,4. Tu mamy spacery o różnych grubościach. Ten ma na przykład 4 mm, czyli takiego jak szukam i zacznę tak naprawdę od tego miejsca. To jest moje 0. To są dwójki, to są jedynki. Zobaczymy, jak się to złoży. O tym. Jakby za dużo. Czyli co, tu potrzeba mniej? Czyli trójeczka w te same miejsce. Prawie mamy idealnie. To ani milimetr. Zjaje. O, super. Teraz tylko podsadzimy tam, gdzie jest szczelina. Uszczelniamy tylko w pozostałych miejscach. Zakołkujemy oczywiście w pobliżu packersów, czyli tych spacerów, jak to mamy zwać, czy tak zwać. Wow.
ładnie dociśnie. Będzie super. Już spokojnie mogę zacząć kołkować. Zacznę od tej strony. Jak już przycisnę, to wtedy będę też widział, czy ewentualnie tu coś skorygować. Lecimy z wierceniem. Przewiercone kołki. Więc najpierw staramy się oczywiście wbić sam plastik. Później lekko pokazać. I powinno być sprawa załatwiona. Jest idealnie. Może jeszcze idzie coś. Będzie super. Widzicie? I tak, jeszcze z dwa i baza gotowa. Także widzicie, jak to wygląda. Jeszcze podłożyłem tutaj te DPC, aby wilgoć, która będzie ewentualnie chciała podejść, miała barierę. Listwa jest ustawiona. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest wszystko w poziomie. Tak jak widzicie, ta mała poziomica wskazuje poziom, więc spokojnie mogę teraz tutaj obsadzić te drzwi. Zostanie mi tylko regulacja lewa, prawa. Przykołkowanie na te super metalowe kotwy. Nie wiem, jak to się nazywa, czy to kołki, czy kotwy, co to. A nieważne, mamy ich kilka, więc one bezpośrednio pójdą tutaj już wiercone w pustak. I mamy drzwi załatwione, zostanie tylko opiankowanie. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, trzy dyble już mamy. Raz, dwa, trzy. Ustawione są poziomy i piony, elegancko. Widzicie, ta listwa jednak tutaj zrobiła ogromną robotę. Także super. Odstawię to może na bok. Będzie łatwiej, będzie więcej widać. Czy tu też widać? Też widać. Także teraz. Dobra, jeszcze raz ujęcie drugie. Słuchajcie, mamy już trzy dyble. Tak jak widać, tutaj na trzy już są zamocowane. Ta listwa dolna tak naprawdę zrobiła ogromną robotę, bo mam wszystko w poziomie. Kwestia tylko była tutaj już ustawienia pionu. Poziomice mamy świetne, bo się przyczepiają magnetycznie do ramy drzwiowej, więc nie muszę tego odkładać, przestawiać. One sobie stoją, a ja tylko przekręcam, ustawiając na pakersach, tutaj gdzieś wypełniając szczelinę, aby mi się nie wygięła podczas dokręcania. Także tyle. Karol jest z tyłu, nie widać go, więc chłopak. Ty odpychasz to teraz jeszcze? Tak, odpycham to. Dobra, to tak zostaw, będzie super. Ja teraz biorę, zrobię dolnego, dobra? Super, miękko poszło. Tutaj już nie, bo one nie wciągają. Nie, tutaj nie wciąga właśnie. One się rozprężają, ale... Nie, nie, ona tutaj się nie ruszy. Nie ma szans. Jedziemy z tym dyblem górnym. Będę musiał drzwi otworzyć, żeby się dostać. A jak to jest z pionu?
Tu jest w pionie teraz, idealnie. A jeżeli chodzi o górę, to pan... Nie wchodzi? Mnie trochę. Dobra, puść. Puść i ona już powinna stać teraz, tak jak trzeba, nie? Jest pan idealnie. I tak zostawimy. Co? Też jest super. Jadę z tą górną. Malina, możesz zostawić. No w sumie możemy otworzyć. Ryzyk, fizyk, ja to trzecie. Ha! Działają. Elegancko, widzicie? Tak się montuje drzwi. Nie, 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 to jeszcze teraz zrobię, nie? Także... Brawo! Nie wiem ile będzie widać, ale mamy drzwi zrobione. Uszelka ładnie pasuje, drzwi się fajnie zamykają, więc lecimy z pianką i uszczelniamy. Tak. I chcesz wyjść? Trzeba się dokładnie upewnić, że wszystkie szczeliny są wypełnione pianką, a tam gdzie brakowało miejsca, ja sobie po prostu ponawiercałem z boku tak naprawdę szczelinę na rurkę i uzupełniłem. Teraz lecę z resztą jeszcze dwie pianki. Dobra, słuchajcie, z powrotem. Trochę żeśmy się natrudzili z tymi drzwiami. Ostatecznie mamy je zrobione, opiankowane. Jutro tam, gdzie gdzie niegdzie będę musiał poprawić tą piankę, bo przez to, że ta futryna jest taka gruba, ona gdzieś tam sobie spłynęła, więc mam takie tam małe gdzieś tam prześwity, ja to pouzupełniam. Ale poza tym drzwi chodzą pięknie. Folię pozrywałem tam, gdzie mogłem. Na razie na tych zdobieniach jeszcze zostawiam folię, także
niech sobie ona czeka do samego końca, po co ma się to rysować, bo pewnie tam są, jest jakaś powłoka taka, wiecie, srebrna może, coś na pewno jest, ale lustro takie odbijające pewnie, no coś takiego, czyli nie, wygląd jest taki jak tych klamek jednak, także spoko, drzwi są zrobione, okienko jeszcze też wpadło tutaj z tej strony, także zobaczcie, mamy okienko, małe nieszczęście, bo się okazało, że okienko jest pęknięte, nie wiem jak to się stało, no ale to jest kwestia wymiany szyby, to nie jest problem. Tutaj wszystko pięknie pasuje, powiem wam szczerze, idealnie żeśmy to wszystko rozmierzyli, bo podłoga jest mniej więcej grubości 10 mm w sumie razem, czyli 6 mm podłoga plus 3 mm underlay, czyli 9, on się tam miejscami ugniecie. To jest 10, wyobraźcie sobie i zobaczcie jak ładnie to wszystko wygląda pod drzwiami. Piękna, równa szczelina. Oznacza to, że drzwi raz, że zostały wstawione prawidłowo. Dwa, podłoga została też dobrze zrobiona. Tutaj powiem wam jeszcze, o, w tą stronę muszę obrócić kamerkę. Tutaj, czyli ta sama grubość dołożona do progu. Zobaczcie jak to się fajnie wszystko lisuje, bez problemu. Nie jest ponad, nie jest super nisko. Także pięknie nam to wyszło. Myśmy to ładnie rozmierzyli. Tutaj korytarz poleciał na drugi raz. Także sobie dosyka. Widzicie, pięknie. Naprawdę nie będzie dużo tarcia po tym wszystkim. Tam gdzieś miejscami może, ale poza tym wszystkim wygląda to naprawdę dobrze i solidnie. Także jeszcze tylko małe, tam będzie szpachlowanie w łazience z samego rana i sprawa zamknięta. Nie wiem jak się sprawuje gimbal, ale chyba dobrze. Tak patrzę na niego, to się nie trzęsie. Wszystko równo. A zależało mi na jakości, więc teraz w 4K. O, tak mogę go sobie obrócić, mogę go trzymać, czyli patrz. Ja ruszam ręką, a on sobie tam koryguje elegancko. Fajna zabawka, powiem wam szczerze, kosztuje tylko 89 funtów. A ile frajdy. I tak naprawdę jakości przy tym wszystkim, nie? Bo teraz nie muszę tracić na jakości. Czyli wszystkie nagrania będą w 4K. Co prawda YouTube tam swoje robi i tak zaniża jakość, bo po obróbce filmu mam film zrobiony w dużej jakości, jak go przeglądam na komputerze, a później nagle ta jakość troszkę spada. Także nie da się tego uniknąć, niestety YouTube też nie może udostępnić nie wiadomo jakiej ilości, wiecie, miejsca na dysku dla każdego, który tworzy kanał tak naprawdę na YouTube, bo to była niezliczona ilość miejsca, że ktoś za to musi płacić też, nie? Słuchajcie, pogoda świetna, zero chmury na niebie, jak widzicie. Elegancko. Dobra, ja zmykam. Zobaczymy się jutro. Nara. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w B&Q. Szukamy jakiegoś narzędzia, które będzie... Sorry. Które się będzie nadawało, albo chociaż sanding paper. Raczej chodzi o te dyski. Bo maszynę mamy tą okrągłą, ale lipa jest straszna, bo nie możemy znaleźć papieru do tej maszyny teraz, więc nie wiem co tam mi zostało ogólnie w środku. Tutaj strasznie to wygląda, tutaj nic nie ma, tu są tylko małe, ale lipa. Chyba tool station jeszcze będzie, zostanie nam. Maszynki tu jakieś są, myślę o takim chociaż jednym sanderze obrotowym mniejszym. Jakby był, to byśmy go sobie wzięli. Tu taki embauer jest, zobacz, za 70 funtów. On ma 230. Jaka to jest moc? A, bo to jest na baterię, sorry. To nie to. Odpada. Tutaj są na baterie, na baterie, na baterie. To jakiś Ryobi, co to jest? Skill. A coś z innej marki? Tam są sandery na kabel. Thunder in a
tak aby... Mamy różne sandery. Tu mamy takie te wibracyjne. Tu mamy takie. Albo takiego, słuchaj. Ma też spory dysk. Co nie? Może łatwiej by było nawet. No. Zaraz zobaczymy. 452 to nawet spory jest. Tu mamy taki też. Chodzi o to, że łatwo było trzymać, nie? W ręku. On ten jest stosunkowo ciężki. Tak potrzymać go chwilę to... Nie, Karol? Po ścianie to sam jeździ, nie? No, nie wiem. To... Raczej wolałbym, żeby on był lżejszy. Nie, zły. A co z takimi? Ktoś dzwoni do mnie? Czekaj. Halo? Papiery tak naprawdę, nie? Trzy sztuki papieru są. To weźmiemy to. Ja teraz w Screwfixie załatwię resztę papieru i już więcej nie potrzebujemy. Weźmiemy ten duży jeszcze z domu. Nie? Dobra, to let's go do kasy. Na tym duży masz papier, nie? No coś tam było, ale tu i tak nie ma tego papieru. No, dobra. Idziemy prosto tam. Trzeba iść do Tool Station w nowym miejscu. Faram. Pani słoneczne okulary. Chyba strzaiła, że ją nagrywam. Albert, siedź. Jeszcze jeden przyszedł kościół. Mamy papier, mamy sandera, możemy wracać. Siema z rana. Kurde, co jest z tym pasem? Jest. Słuchajcie, lecimy. Przez bratem rozmawiałem z rana, bo na chrzcinę mnie zaprasza do Polski i się spóźniam. Za 2,5 tygodnia chrzciny w Polsce. Ciekawe, jak ja to mam ogarnąć. Czy to jest w ogóle możliwe, aby się tam dostać. Jak myślicie, granice czynne? Pootwierane? Dałoby się przyjechać, czy mnie w Polsce na 2 tygodnie zostawią? Trzeba to sprawdzić. A może na dniach coś się wymyśli, może zniosą kwarantannę w Polsce. Lecimy, słuchajcie. Mam dzisiaj Alberta z sobą. Cześć kolego. Czekał przy drzwiach już. A dzisiaj nie piątek. O, tato przywiózł towar. Sklep Selko się otworzył, proszę państwa. Towar przywieźli. Co to oznacza? Że już są otwarci. Super. Także wszystko powoli. Wracajcie do normy. Czy mamy wirusa, czy go nie mamy? Lata. Także co my? Wczoraj żeśmy te drzwi zamontowali. Powiem wam, fajnie, bo duże. Trochę mi zeszło, bo musiałem pokombinować główką, jak je ustawić dobrze, aby wszystko później pasowało do końca tak, jak należy i pod grubość podłogi i w ogóle, wiecie. Trochę ścipko mnie wzięło, bo nie wiedziałem, że te drzwi w Polsce czy tam w Niemczech produkowane mają zupełnie inne progi. Tutaj ten angielski standard jest troszkę inny i już się trochę też przyzwyczaiłem, dlatego też nie sprawdzałem, że grubość tak naprawdę ramy jest dookoła taka sama, czy z lewej, czy z prawej, czy z góry, czy z dołu, tam te 5 cm na przykład grubości tego profilu jest. A tutaj się okazało, że futryna faktycznie ma swoją grubość i u góry, i na bokach, a na dole jest taki profil.
Sorry, to wytniemy. Kurde, coś mnie... Czasami ten kaszel taki dziwny wraca, nie wiadomo o co chodzi. Więc... No, i to było zdziwko, bo nagle, wiecie, zostawiliśmy jakieś tam otwarcie na drzwi, żeby nie przesadzać. I wszystko fajnie, drzwi wchodzą, ale nagle dołem okazuje się, że tu może być za mało miejsca. I jakimś tam fartem udało się to wszystko poustawiać. Dobrze, że zwróciłem na to uwagę od razu, bo gdybym obstawił te drzwi bezpośrednio na tym betonie, bez tej listwy, którą tam robiłem, to okazałoby się, że one fajnie siedzą, wszystko ładnie, otwierają się, ale później podłoga, która przyjdzie, nie mieści się pod drzwiami. I to była tragedia. I co wtedy? Nie położymy innej tam podłogi, prawda? Trzeba było te drzwi zdemontować, wyciąć piankę, otworzyć to. Ja pierdzielę, dopiero było jaj. Także dobrze, że jestem człowiek myślący i każdego dnia staram się skupiać na tym, co robię. Ale samochwała zrobię, co? Nic, ale tak to jest. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim się coś zrobi. Tak już z zasady wiem, powiem wam szczerze. 8 lat wyjeżdżałem do Szwecji przed wyjazdem tutaj do Anglii. Jestem tutaj od 2004 roku. Zresztą sami wiecie, bo czytacie czasami podpisy pod filmami. I tam mnie nauczono tak naprawdę jakości w tej Szwecji, bo ci ludzie zazwyczaj za każdym razem zwracali uwagę na wszystkie te detale, które były detalami wykończenia danego produktu. Czyli te wszystkie, wiecie, jak malowałeś ścianę, no to ta obcinka na przykład pędzlem była bardzo strategiczna. Jak robiło się stolarkę, to nie cały budynek wizualnie, tylko te wszystkie elementy, w jaki sposób one były ze sobą łączone. To były te najważniejsze rzeczy. I ja się tego po prostu też tam nauczyłem po części. Więc też mnie nauczono czegoś takiego, że tam Szwed też ma taką zasadę, że myśli dwa razy, zanim w ogóle coś zrobi, albo i trzy. Więc oni dają sobie naprawdę dużo czasu na czasami na pogawędki, na rozmowy, na rozważania co i jak. I nagle podchodzą do pracy i pach, 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 pach. Ja się czasami dziwiłem, jak to jest, że oni nagle tacy dzikusy są, wiesz, tak szybko tą robotę robią i tak dalej. Ale nie widziałem tego wcześniej jeszcze, że oni naprawdę planowali tą pracę. Więc planowanie pracy jest bardzo ważne. Tak. Czasami człowiek zapomni o czymś, no bo jest to człowiek, tak? Czyli człowiek zawsze jest człowiekiem i popełnia błędy, ale jak tylko mogę, to staram się przemyśleć sprawę kilka razy, zanim ją zrobię. I tyle, słuchajcie. Pogoda nam dopisuje. Podobno w Anglii jest fajnie, a w Polsce jest słabo. Jak to się dzieje? Myślałem, że w Europie też podobna pogoda jest. Ale mówił mi dzisiaj brat, że kiepska pogoda. Oby się szybko tam poprawiła. Albercik, ty dopiero zaspałeś, no nie śpi, no. Całą noc spał i już leży. Ty jesteś śpiotnie. Taki pies to jest dobry pies. No po prostu większość dnia śpi, nie? Jak tylko ma możliwość i gdzieś tam, wiecie, może gdzieś ukradkiem położyć głowę, to ją położy, nie? Jest boski. Dobra, też historia na tego psa jest dobra, nie? Zawsze marzyłem, słuchajcie, o psie, to jeszcze z pobytu właśnie w Szwecji, taki żółty pies był, labrador. Ja tam robiłem, nie pamiętam, chyba malowaliśmy w środku i on za każdym razem przyszedł, to się kładł na podłogę i spał, nie? Jak drzwi otworzyłem, bo szedłem na przykład do kuchni, to nagle on magicznie wstawał i szedł ze mną do kuchni i tam się kładł i spał, nie? Zamyślony ci z rana. Dzieciak jak spieprzył od psa, to poszedł chłopiec przez murek. Tata mówi tędy, a dzieciaki tak swoją drogę, nie? Zobacz, Albert, gdzie my jesteśmy?
co? Tam jacyś plażowicze są, Karol. Tam jacyś plażowicze. Z samego rana, widzisz? Na kocyku. Nie, wiesz co, może ona zbiera te białe takie kości. Śmieci, bo ona tu była tutaj. To widziałem, nie? A, ona śmieci zbiera akurat. Bo tutaj może wyrzuca takie białe elementy. Wiesz co, jak my żółwiom je dawaliśmy i temu dragonowi je dawaliśmy też. Nie wiem, jak się nazywa. Zbiera, bo zdjęcie robiła tego. Aha. I Albert się wyczuwa. Albert na pacę wraca, tak? Super. Co za gości. Ale to jest nieuniknione. Jak tu nad wodą się pojawimy, to i tak on będzie w wodzie. Nie widzę tych białych. Tych, to są jakieś kości rybne czy coś. Czekaj. Nie widzę tego. Będziesz polował na ptaka? Spróbuj złapać go, no. Zobacz. Zobacz, jaki jest szybki w tej wodzie, zobacz. Oj, nie wiem. Oj, oj, oj. Chyba nie poszło. Wracaj, kolego. Ale on za każdym razem ma wyobraźnię, że mu się uda. Kiedyś mu się uda i pójdę siedzieć za niego. Jakiegoś ptaka ukatrupi te. Kurde, ale fajnie. Lecimy do pracy. Wyobraźcie sobie, że od rana jest 10:00, jest gdzieś koło 10:00. To dopiero zajedziemy na robotę, nie? Nieźle. Także mam nadzieję, że szybko zajedziemy na miejsce. Słuchajcie, jesteśmy na robocie. Sandera widzieliście, kupiliśmy. Ja jeszcze mam takiego dużego jednego, czyli tą żyrafę. I sobie ją będę używał później w trakcie na ścianach. Ale w tym momencie najpierw jeszcze zajmę się z rana. Tutaj dopiankuję takie elementy, bo się dziwnie ta pianka zachowała tutaj, przez to, że ta futryna jest taka szeroka, więc wolę sobie to pouzupełniać i tyle. I będzie załatwiona sprawa, będziemy się skupiać już na środku. Także lecimy z robotą. Mamy sporo do przytarcia. Hej. Siema wszystkim. Słuchajcie, dzień nam dzisiaj strasznie szybko zleciał, a ja na koniec przyznaję się, nie nagrałem nawet tego, jak to wszystko wygląda, mogę wam tylko powiedzieć. Także zdążyłem zrobić co do końca elektrykę tak naprawdę związaną ze światłami tam w tej przybudówce, więc światła są już zamontowane, sufit jest już zrobiony, izolacja jest zrobiona, światła, kable do świateł są wyprowadzone już też na zewnątrz, będą takie dwie lampki na oddzielnym pstryczku po lewej i po prawej stronie od drzwi. Mamy dotartą tam ścianę u góry od tego pokoju, która była stawiana ścianka, więc tam już spokojnie mogą sobie ludzie mieszkać. Ten pokój, tamta ścianka była przytarta, przemalowana, przebiałkowana, więc założyłem tylko architrawy, te ościeżnice do drzwi i skirting, czyli tą listwę podłogową, to już jest założone. Karol podociągał już jakieś tam małe ubytki w międzyczasie, bo przy dolnej części ścian, bo okazało się, że skirting, który właściciel zamówił 6 cm i 8 mm wysokość. Po prostu masakra. A cały plaster jest dociągnięty mniej więcej tak do 10 cm od podłogi, bo to jest taki minimalny w tym kraju skirting mniej więcej, taka wysokość jest tej listwy przypodłogowej. A otworzyliśmy boksa i okazało się, że to jest wszystko jedno i to samo i to tak naprawdę są ościeżnice. Zamówił tyle metrów tego wszystkiego, więc nie wiem, jaka decyzja będzie, czy on będzie chciał to użyć jako materiału i na te listwy, i na te listwy. Zobaczymy. Także wszystko jest podociągane. Zostało nam tylko obklejenie tak naprawdę
tej przybudówki plaster, karton gipsem, plasterboardami w środku i tyle. No i codziennie tak naprawdę zamykamy już jakąś sekcję. Mamy plan, jutro ja przynajmniej mam plan, zrobić tam hydraulikę w tej toalecie, czyli dopiąć zimną i ciepłą wodę docelowo do miejsca, gdzie będzie zlew. Odprowadzić też rurkę odpływową. Myślę, że część tej instalacji będzie mogła iść w podłodze, ponieważ, choć może nie, bo i tak te joysty w sumie, do samej wody może instalacja mogłaby iść, ale do odpływu byłby to mały problem. Tak czy siak, na pewno jutro mógłbym zrobić tą instalację wodną, na koniec dnia przykryję tą już podłogę tymi płytami cementowymi, które kupiliśmy. A, no i w tej przybudówce też już jest gniazdko tam zrobione na ścianie. Dodatkowo i z elektryką mamy już wszystko. Zostanie mi tak naprawdę troszkę hydrauliki w tym kibelku, przepięcie grzejnika do tej przybudówki z tego korytarzyka wcześniejszego, który był. Ale to jest tam, wiecie, chwila, pięć, przewiercić się przez ścianę, przepuścić rurkę. Takie rzeczy nie schodzą długo. No i fajnie, i będziemy zamykać. Zobaczymy, jak to do końca tygodnia wyjdzie. Jutro jest dopiero środa, więc mamy jeszcze 3 dni. Naprawdę wydarzy się pewnie dużo do końca tygodnia. Ja myślę, że spokojnie powinniśmy zakończyć te prace, które my mamy do zrobienia do końca następnego tygodnia. Także tyle. Słuchajcie, jestem wykończony, ta pogoda mnie wykańcza już. Jestem trochę słaby, ale mam nadzieję, że szybko mi jakieś moce wrócą. Coś nie do końca się chyba dobrze czuję. Warto chyba było przejść do lekarza i zbadać. Może ten, oby tylko nie wyczarował jakiegoś dziadostwa. Ale ogólnie powiem wam, moje samopoczucie nie jest najlepsze. Walczę z sobą jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że wytrzymam i wygram sam z sobą. Także słuchajcie, do zobaczenia. Nagram wam prawdopodobnie w środę czwartek. Następny odcinek. Zobaczymy, jak będzie progres szedł. I wtedy zostawię piątek wraz z weekendem albo poniedziałkiem na następny odcinek. A na tą chwilę, słuchajcie, ja kończę. Jadę do domu, muszę odpocząć. Sorry, że w takim humorze, ale czasami i tak mnie dopada, widzicie. Także trzymajcie się, chęci. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. I ja mówię, to jest idealny pies dla mnie. Nie muszę, wiesz, wychodzić z nim często na spacery. On dużo śpi. I fajnie, i słuchajcie, i widzicie, i w późniejszych latach mojego życia okazało się, że mam takiego psa. I jest super, nie? I on naprawdę jest super, nie? On, najważniejsze dla niego jest to, żeby się wyspać, nie? On śpi bardzo dużo. To jest śpiot. Wyobraźcie sobie swoje życie, przesypiacie w 70-80%. Serio, no niesamowite jest. Także lecimy. Co ja dzisiaj za plany mam odnośnie pracy? Tam jeszcze jakieś pierdoły zostały do szpachlowania, ale my tego nie będziemy się skupiać z samego rana, tylko skupimy się na dotarciu jednego tego pokoiku, gdzie ta ścianka była zostawiana, aby można było już ten pokój zostawić tym ludziom. Tam zostanie tylko kawałek gdzieś w tej toalecie do szpachlowania i tak naprawdę dzisiaj, może dzisiaj już nie będziemy więcej szlifować w żaden sposób. Głównie to Karol będzie to robił, a ja skupię się na sprawach związanych tam z tym porczem, czyli pewnie zrobię sufit, możliwe, że ścianki. A to był dobry pomysł, żebyśmy pojechali teraz do sklepu. To co? To lecimy do sklepu. Tak? Potrzeba mi kleju do płyt. No w sumie, no, to jest dobry pomysł. To lecimy do sklepu. Hej! Dobra, przyszedł mój czas. Wreszcie. O, ale ciepła woda, słuchajcie, jest strasznie wiecznie. Ja mam tutaj teraz 30 stopni. 37. O, ale super. O, tego mi brakowało. Ale jaja. Dla mnie to może nawet teraz padać i grzmić.